Witajcie, ja jestem Kacper, a to jest tylko jazda z Mototour. W tym filmie szczegółowo omówię dla Was Yamaha SR500. Sam motocykl to klasyczny design w surowym motocyklowym opakowaniu. Nie uświadczymy tutaj niczego, co mogłoby być zbędne, nawet elektrycznego rozrusznika. Ale o tym później. Przyznam się, że pierwsze wrażenia były dość mieszane, bo wolę motocykle z mniejszą ilością chromu, ale z drugiej strony wiedziałem, że może być ciekawie, bo motocykl mały, zwinny, a silnik duży. Bo 500 cm sześciennych przy jednym cylindrze robi wrażenie. I nie pomyliłem się, bo gdy tylko ruszyłem, od razu poczułem, że ten motocykl, pomimo klasycznego wyglądu, jest bardzo skory do dynamicznej jazdy, wychodzenia z zakrętów z delikatnym uślizgiem tylnego koła. Przy tym niska waga pozwala na niesamowicie dobrą zabawę. Do mankamentów zdecydowanie można zaliczyć bębnowe hamulce i bardzo miękkie zawieszenie. O ile samo zawieszenie jestem w stanie zrozumieć z racji charakteru motocykla, o tyle hamulce są dość słabe. Na szczęście w nowszych modelach występowała już tarcza z przodu, która na pewno pozytywnie wpłynęła na drogę hamowania. Siadając na SR-kę, od razu czujemy, że to motocykl z duszą. Silnik pracuje wydając z siebie wspaniały bulgot, przenosi wibracje na ramę, a gdy jedziemy podczas schodzenia z obrotów, lubi strzelić z wydechu. W piękny, słoneczny dzień i na pustej drodze tworzy niesamowity klimat. No dobra, ale jak naszą Yamaszkę w ogóle się odpala? To też jest dobre pytanie, bo jest tutaj cała procedura startowa. Najpierw kluczyk ustawiamy na pozycję włączoną. Kill switch obracamy na pozycję run, czyli właśnie tutaj. O. Później tłok, żeby swobodnie się poruszał, musimy użyć dźwigni dekompresatora, czyli po prostu sobie ją do góry podnosimy. W tym momencie silnik nie ma kompresji, więc obrócenie go nie stanowi większego problemu, a wskazuje nam to, czy tłok jest w odpowiednim miejscu. Kick indicator, czyli właśnie to okienko tutaj na górze, będzie, może być delikatnie słabo widać, bo akurat takie światło jest w tym momencie. I jeżeli silnik mamy już pozbawiony kompresji, czyli użyliśmy dźwigni dekompresatora, tłok jest w odpowiednim miejscu, no to po prostu wtedy z całej siły, całym ciężarem ciała na tą dźwignię napieramy i motocykl nam odpala. Z ciekawych rzeczy motocykl posiada obieg oleju, który jest poprowadzony również przez ramę. Wlew oleju i zarazem miarkę mamy wbudowaną w ramę tuż powyżej zbiornika paliwa. Nietypowe rozwiązanie, ale sprawdzenie poziomu oleju jest szybkie i wygodne. Jeśli zwrócimy uwagę na dane techniczne, to naszym oczom ukażą się następujące liczby. Prawie 30 koni mechanicznych i 41 Nm. Nie brzmi imponująco, ale dzięki niskiej wadze i temu, że jest to tak zwany single, już od niskiego zakresu obrotów mamy dostępne sporo momentu i wrażenia z jazdy są zdecydowanie niepowtarzalne. Prędkość maksymalna jest w okolicach 140 km na godzinę. Nie jest to dużo patrząc na osiągi obecnych maszyn, ale zdecydowanie wystarcza. Przy czym powyżej 100 na godzinę motocykl zaczyna się już delikatnie męczyć. Do rozpędzania motocykla służy nam pięciobiegowa skrzynia biegów, która w naszym egzemplarzu działa naprawdę świetnie. Biegi bez żadnego problemu wchodzą, przez to frajda z jazdy jest bardzo duża. Ci, którzy jeżdżą, doskonale wiedzą, że na motocyklu jedną z najbardziej psujących zabawę rzeczy to topornie działająca skrzynia biegów. SR-ka wywodzi się z motocykli terenowych Yamahy z poprzednich lat, czyli XT400 i XT500. Stąd nietypowy kształt, szeroka kierownica i brak rozrusznika. Wszystko było podyktowane właśnie pod offroad. Motocykl w latach produkcji był hitem sprzedażowym, co może świadczyć o tym, że był produkowany przez 20 lat. Od 1978 do 1999. W Europie produkcja zakończyła się w 1983 roku. Podsumowując, o ile uda się odpalić, jazda tym motocyklem to sama przyjemność. Świetny jednocylindrowy silnik z basowym pomrukiem, zintegrowany z dobrze działającą skrzynią biegów, szeroka kierownica zapewniająca komfort prowadzenia, zawieszenie, dzięki któremu motocykl płynie przez nierówności na jezdni, wąskie opony zapewniające wystarczającą przyczepność i jednocześnie pozwalają na sporo zabawy. Na tym motocyklu uśmiech nie schodzi z twarzy. Jeśli spodobał Wam się ten motocykl, to informuję, że możecie też go znaleźć na naszym kanale w
projekcie klasykiem w XXI wieku, gdzie gra główną rolę. Link do playlisty znajdziecie w opisie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!